Dzień dobry Państwu. W ramach naszego cyklu Inspiracje prezentujemy dzisiaj efekt pracy zespołowej pani magister inżynier Marleny Sołek, pani profesor Beaty Niezgoda-Żelazko oraz pana magistra inżyniera Jana Kuchmacza z Zespołu Chłodnictwa i Klimatyzacji Wydziału Mechanicznego dotyczący cyklu e-kursów dydaktycznych dla specjalności urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne na studiach inżynierskich i magisterskich. Przedstawiciele zespołu pani profesor dr habilitowana inżynier Beata Niezgoda-Żelazko oraz magister inżynier Jan Kuchmacz przedstawią swoje kursy. Dzień dobry. Zaprezentuję teraz kursy realizowane na specjalności urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne na pierwszym stopniu studiów. Tutaj, jak Państwo widzicie, mamy wszystkie kursy, które są zebrane dla specjalności urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne w takim zbiorczym kursie, który służy do nawigacji pomiędzy poszczególnymi kursami realizowanymi na specjalności. Na trzecim roku, czyli na piątym semestrze studiów trzeciego roku, mamy dwa kursy: podstawy chłodnictwa i podstawy klimatyzacji. Następnie w kolejnym semestrze studenci mają do dyspozycji kurs podstawy wentylacji, wymiana ciepła w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej oraz systemy klimatyzacyjne. Na ostatnim semestrze studiów pierwszego stopnia studenci mogą korzystać z kursów automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna, systemy i urządzenia chłodnicze oraz seminarium dyplomowe. Ja chciałbym teraz pokrótce pokazać Państwu kurs wymiana ciepła w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej. Przedmiot ten składa się z wykładów, ćwiczeń oraz z laboratorium. Na wstępie, jak Państwo widzicie, studenci mają do dyspozycji pewne informacje na temat organizacji przedmiotu, takie jak wyniki z egzaminu, ogłoszenia. Następnie oczywiście są podane warunki zaliczenia przedmiotu i sposób wyznaczania oceny końcowej z tego przedmiotu. Kolejny moduł tego kursu jest to część wykładowa. W tej części jest oczywiście dostęp do prezentacji omawianych na wykładzie, dzięki czemu po zajęciach czy też przed egzaminem studenci mogą zapoznać się i przypomnieć sobie tematykę omawianą podczas wykładu. W części ćwiczeniowej studenci mają do dyspozycji zadania, które są realizowane podczas zajęć. Są to przykłady obliczeniowe zebrane w plikach wraz z rozwiązaniami i podpowiedziami do poszczególnych zadań. Dzięki temu przed kolokwium studenci mogą się lepiej przygotować do realizowanego zaliczenia. Sekcja ostatnia jest to oczywiście laboratorium. Tutaj w sekcji laboratoryjnej zebraliśmy oczywiście prezentacje do wstępów teoretycznych, które odbywają się przed każdym z laboratoriów. Następnie oczywiście sprawozdania. Są to druczki sprawozdań. Dzięki temu studenci mogą pobrać sobie taki druczek i następnie wydrukować go przed zajęciami. Co ciekawe, w tej części zamieściliśmy również filmy, które były przygotowane w czasie pandemii. Oczywiście one tutaj pozostały i teraz osoby nieobecne mogą się zapoznać z tym, co było na laboratorium omawiane, a także wszyscy inni mogą powtórzyć sobie przed zaliczeniem te treści, które były tam realizowane, przypomnieć sobie budowę stanowiska, budowę układu, który omawialiśmy, czy też przebieg samego ćwiczenia. Wszystkie inne kursy wyglądają podobnie, również w tych kursach studenci mają do dyspozycji tego typu materiały, które pomagają im w nauce. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dzień dobry. Mam przyjemność przedstawić Państwu dzisiaj kurs dla specjalności urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne dla drugiego stopnia studiów. Ten kurs obejmuje trzy semestry.
W ramach pierwszego semestru, jak widać, prowadzimy przedmioty z chłodnictwa, klimatyzacji, projektowania systemów i urządzeń chłodniczych, projektowania wymienników ciepła oraz wentylacji. Na stopniu drugim prowadzimy zajęcia z kryogeniki, metodyki badań naukowych, pomp ciepła, regulacji procesów cieplnych i przepływowych oraz systemów klimatyzacyjnych. Ostatni rok studiów, semestr studiów obejmuje fizykę budowli, nowe technologie w technice chłodniczej oraz seminarium dyplomowe. Ten przewodnik, który tutaj Państwo widzicie, obejmuje, czy też umożliwia automatyczne przełączanie się do poszczególnych przedmiotów objętych nauczaniem na specjalności na drugim stopniu studiów. Żeby pokazać, w jaki sposób skonstruowane są te kursy, może wybiorę jeden z przedmiotów, na przykład, który prowadzę, a mianowicie projektowanie wymienników ciepła. Widać, że struktura kursu jest dość prosta, bardzo przejrzysta, zawierająca bezwzględnie konieczne informacje do tego, co jest potrzebne do zaliczenia przedmiotu. Kurs wykorzystywany jest po pierwsze do kontaktów ze studentami, czyli podajemy na kursie terminy, w jakich realizowane są zajęcia, terminy projektów, terminy wykładów, jakieś dodatkowe ogłoszenia. Następnie w strukturze kursu znajdują się materiały, które omawiane są w ramach wykładu. Są to zazwyczaj obszerne materiały zawierające bardzo dużo różnego rodzaju obliczeń. Ja może otworzę, żeby pokazać, jak to wygląda, czyli jest omówienie na przykład jakichś treści omawianych w trakcie zajęć, ale oprócz tego są też różnego rodzaju algorytmy obliczeń, które wiadomo, że student w trakcie zajęć, trudno jest mu te materiały, znaczy te informacje bezpośrednio notować, dlatego zawsze może sobie wcześniej wydrukować taki wykład i ewentualnie go uzupełniać. W ramach kursu, akurat tego przedmiotu, prowadzony jest też projekt, w związku z tym podana jest tematyka projektów, czyli podane są poszczególne przykłady obliczeniowe, które realizowane są przez studentów na zajęciach. Studenci są zobowiązani do wcześniejszego wydrukowania sobie odpowiedniego podkładu obliczeniowego, który wygląda w następujący sposób. Jeżeli tego nie zrobią, de facto nie mogą uczestniczyć w zajęciach, ponieważ to uczestnictwo jest niezmiernie utrudnione ze względu na ilość informacji, ilość obliczeń, które muszą wykonać. Więc dostęp do tego typu materiałów w każdej chwili w istotny sposób ułatwia studentom uczestnictwo w zajęciach. Dodatkowo w ramach projektu pokazane są tak samo w tych podkładach obliczeniowych pokazane są wyniki obliczeń, także student może, wykonując własny projekt, bezpośrednio siebie kontrolować swoje wyniki obliczeń. W ramach kursu podawane są od razu tematy projektów, czyli student wybiera sobie indywidualny projekt do samodzielnej realizacji. Ważne jest, żeby te projekty oczywiście były różne i te projekty następnie są oceniane na delcie na tym kursie. Akurat ten kurs jest pusty, więc nie widać, akurat nie było widać żadnej pracy, ale tak projekty są oddawane przez studentów, czyli nie są one oddawane w formie papierowej, tylko oddawane są w formie elektronicznej i student uzyskuje informacje bezpośrednio na kursie, czy projekt został zaliczony, czy też nie. Oczywiście podane są też kryteria oceny, kryteria uzyskania zaliczenia. Wykorzystujemy nasze kursy do kontaktu ze studentami przy okazji na przykład takich przedmiotów seminaryjnych, jak na przykład przedmiot metodyka badań naukowych. Jest to de facto seminarium dyplomowe, ale żeby ułatwić studentom ewentualnie uczestnictwo w takim seminarium, przygotowanie własnej prezentacji,
Na przykład udostępnione są pewne publikacje, po zapoznaniu się których studenci mogą w ramach zagadnień, które od nich są wymagane, na podstawie tych publikacji również są w stanie przygotować odpowiednią własną prezentację, która pozwoli im uzyskać zaliczenie. Podobnie jest na przykład z seminarium dyplomowym, gdzie określone są kryteria zaliczenia przedmiotu, plan seminariów, kiedy studenci mają własne prezentacje, no oraz oczywiście również tematy prac dyplomowych są udostępniane w ramach tego kursu. Więc każdy z przedmiotów na specjalności ma przyporządkowany własny kurs na platformie Delta, co myślę, że w istotny sposób ułatwia uczestnictwo w zajęciach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu za prezentację swoich kursów. Teraz zadam Państwu kilka pytań, zarówno związanych z kursami, ale też troszeczkę na temat pracy przy samych kursach. W niektórych kursach, które Państwo tutaj przedstawiali, między innymi, można napotkać link do dziennika ocen, który jest przedstawiony w formie arkusza kalkulacyjnego. Jaki jest powód tego konkretnego podejścia właśnie do ocen na tych kursach? Czy no nie wiem, z mojego punktu widzenia, jeżeli ja miałabym odpowiedzieć na to pytanie, to ja na przykład wolę, uważam, że studentów tak czy tak bardziej interesuje ostatecznie ocena wpisana do EHMS-u. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, interesuje ich to, żeby bardzo szybko uzyskać wynik z kolokwium, egzaminu, projektu. I w sumie uważam, że ze względu na łatwość tworzenia zestawu wyników egzaminu, łatwość załączenia pliku, znaczy tych wyników w postaci pliku do kursu na Delcie, no ja na przykład taką praktykę stosowałam, bo korzystanie z dziennika ocen na Delcie, uważam, że niekoniecznie jest to, nie jest to konieczne do prowadzenia kursu. Nie da się tych wyników z Delty transponować wprost do EHMS-u, więc jest to takie też nie do końca użyteczne. Taki jest mój pogląd na tę sprawę. Myślę, że dobrze, żeby studenci mieli dostęp właśnie do ocen też na bieżąco, stąd właśnie taka praktyka jest, myślę, dla nich korzystna. Dlatego, że mogą to od razu sprawdzić, zweryfikować, szybciej właśnie ta informacja jest, mogą się przygotować ewentualnie do poprawy, stąd jest to jak najbardziej korzystne. Okej, dziękuję bardzo. O ile się nie mylę, tak też w związku z tym, co Państwo teraz powiedzieli, Państwa kursy są takim bardzo klasycznym przykładem kursów wspierających te tradycyjne zajęcia, czy też wykłady, można je określić jako w sali wykładowej. Jaką rolę pełnią, czy też pełniły te kursy e-learningowe właśnie w odniesieniu do prowadzonych przez Państwa zajęć? Znaczy, sam problem tworzenia przez nas kursów pojawił się razem z COVID-em. To była taka podstawowa motywacja do utworzenia tych kursów, w ogóle umożliwiająca prowadzenie zajęć w tym czasie, gdy COVID się rozpoczął. My, ponieważ mieliśmy bardzo bogatą bazę taką merytoryczną, mogliśmy te kursy dość szybko studentom przygotować i każdy z nas różnie podszedł do tworzenia tych kursów. Niektórzy więcej takich materiałów udostępniali, tutaj myślę, że pan magister Kuchmacz się na ten temat wypowie, takich materiałów do samodzielnej nauki na przykład. Z kolei na przykład ja udostępniałam jak zawsze wszystkie materiały dotyczące wykładów, projektów, podkładów do projektów, pytań egzaminacyjnych, to wszystko było udostępniane na platformie Delta. Było i okazało się to być bardzo praktycznym podejściem, oprócz tego, że prowadziliśmy oczywiście normalne zajęcia. Już nie trzeba było tego drukować studentom, udostępniać, oni sami mając dostęp do kursu, mogli z tego korzystać w dowolnej chwili. Także w
tej sytuacji, w której żeśmy się znaleźli w związku z COVID-em, był w ogóle kursy na Delcie okazały się bardzo, bardzo dla nas, znaczy dla mnie, z mojego punktu widzenia, bardzo pomocne. Ja myślę, że ten covidowy początek, o którym właśnie pani profesor wspomniała, ma swoją kontynuację, dlatego że dzisiaj, kiedy już pandemii nie ma, jak najbardziej dalej te kursy są wykorzystywane. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie, to zauważyłem, że dzięki temu, że studenci mają te materiały udostępnione, to oni też bardziej aktywnie biorą udział w zajęciach, dlatego że mniej notują, a bardziej koncentrują się na zrozumieniu tematu, na zadawaniu pytań, na właśnie uczestnictwie w samych zajęciach w sposób taki bardziej efektywny. Stąd moim zdaniem tutaj ta kontynuacja tego jak najbardziej dzisiaj jest potrzebna, żeby te kursy były dalej. Też warto wspomnieć o kwestii przygotowania się do zaliczeń. Dzięki temu, że te materiały są w formie czy to filmów, czy właśnie zadań do samodzielnego rozwiązania, czy to przykładów zadań rozwiązanych, to oni mogą w sposób szybszy się przygotować i potem lepiej te zaliczenia po prostu zdać. To, co Państwo wspomnieli tutaj na temat tych, możemy powiedzieć, powikłań po-covidowych, czyli właśnie kontynuacji tych kursów, to jest coś, co przewija się właśnie z wszystkimi osobami, z którymi tutaj rozmawiamy. Właśnie ten COVID tak pchnął ten temat i cały czas jest kontynuowany i właśnie okazało się, że to może być przydatne, ma swoje plusy, minusy i właśnie jest dlatego kontynuowane na uczelni. To jest absolutnie przydatne. Poza tym to są dwa aspekty, na przykład myślę, że które w naszym przypadku też zadziałały. Po pierwsze, to jest bezpośredni kontakt ze studentem poprzez Deltę. Zawsze mamy kontakt z tymi studentami. I to nie tylko ze względów dydaktycznych możemy te kontakty wykorzystywać, ale też do innych rzeczy możemy to wykorzystywać. Na przykład my, ponieważ prowadzimy specjalność, na przykład ja bardzo często wykorzystuję Deltę do przekazywania różnych informacji dotyczących możliwości zatrudnienia, robienia prac dyplomowych, przekazywania właśnie też publikowania tematów prac dyplomowych. Więc kontakt ze studentem jest bardzo ułatwiony, jeżeli chodzi o Deltę. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, myślę, że która też w naszym przypadku zadziałała, każdy z nas musiał sobie pewne sprawy uporządkować związane z prowadzeniem zajęć. Więc te materiały, które były już publikowane na Delcie, też już musiały być przygotowane w takiej formie, żeby to się nadało do upubliczniania. Także to oddziaływanie jest takie dwustronne, bo Delta wymusiła na nas też troszeczkę takie poważniejsze podejście do przygotowania tych zajęć i absolutnie to do dzisiaj jest kontynuowane. Studenci mają zakładane kursy z roku na rok i te kursy są przez nich wykorzystywane. Projekty są oddawane na platformie Delta. Na platformie Delta one są sprawdzane, udostępniane są. Oni widzą, że jest zrobiona korekta, widzą swoje błędy, mogą to poprawić, jeszcze raz złożyć projekt, no i tak do skutku. Także my na pewno z tego cały czas korzystamy. Skoro już wspomnieliśmy o przygotowaniu kursów, to czy fakt, że te kursy, o których tutaj Państwo wspominali, były przygotowywane jako seria, wpłynęło na Państwa podejście do ich treści, wykorzystywanych zasobów, czy też może nawet do samego układu kursów? Ja myślę, że raczej tutaj w naszym zakładzie, w naszym zespole obowiązuje taka reguła, że współpracujemy ze sobą jak najbardziej, natomiast wiadomo, że każdy ma też swój styl nauczania, swój styl przygotowania materiałów, stąd ta praca została podzielona i każdy wykonał swoją część. Natomiast można oczywiście zauważyć pewne cechy wspólne tych kursów, mianowicie myślę, że wszyscy udostępniają prezentacje z wykładów, rozwiązania zadań, przykłady projektów. Też układ jest przejrzysty we wszystkich tych kursach, stąd właśnie są cechy wspólne, a są też cechy indywidualne, które wynikają z umiejętności i też charakteru prowadzącego zajęcie. Znaczy to, co można powiedzieć, to też nie jest tak, że na przykład jeden przedmiot prowadzony jest przez jedną osobę, tylko on jest współprowadzony, więc bardzo często jest tak, że jest inna osoba prowadząca wykład, inna prowadząca projekt, inna laboratorium. Jeżeli tak jest,
to trzy osoby współtworzą kurs i no, dzielone to jest na oczywiście odpowiednie moduły i każdy z nas przygotowuje tą część, za którą jest odpowiedzialny w ramach prowadzenia zajęć. Znaczy, tak jak pan magister Kuchmacz wspomniał, generalnie struktura jak gdyby tego kursu jest bardzo podobna, natomiast jest to podzielone wykład, ćwiczenia laboratorium na przykład, albo wykład, projekt, w zależności od tego, jak przedmiot jest skonstruowany. Czyli jeśli chodzi o te kursy, to czy one były tworzone każdy przez inną osobę, czy po prostu te kursy wewnątrz też były dzielone na moduły i te moduły były też dzielone pomiędzy państwa? I tak, i tak. Bo to no są przedmioty, które są przypisane do jednej osoby. Ja na przykład prowadzę taki przedmiot pompy ciepła, gdzie prowadzę i wykład, i projekt. No to sama tworzyłam ten kurs. Ale na przykład tutaj z panem magistrem Kuchmaczem współprowadzimy przedmiot zmiany ciepła w technice chłodniczej klimatyzacyjnej, więc ja tworzyłam tą część poświęconą wykładom, a magister Kuchmacz z kolei, tam są ćwiczenia pewnie i laboratorium. No. Bardzo dziękuję państwu za poświęcony czas, za wcześniej prezentację kursów i teraz za odpowiedzi na nasze pytania. I chcielibyśmy jeszcze państwu życzyć sukcesów, nie tylko związanych z e-learningiem, ale i ogólnie. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za możliwość też zaprezentowania naszych kursów i też zaprezentowania przy tej okazji naszej specjalności, której jesteśmy przedstawicielami, a mianowicie specjalności urządzenia chłodnicze klimatyzacyjne, dla których te kursy zostały utworzone specjalnie. Dziękujemy bardzo.